Czyli widzicie państwo, Radio Tok FM Eurofon ci da Barbie, Baby, Landstrom, Ekstra, i o papieru, i o Babilonkach, wszystko jest. Masz bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, nie musisz czytać wszystkich książek o papieżu, chociaż jeżeli bardzo chcesz, proszę bardzo, droga wolna, droga otwarta, ale ile jest o pogańskim pochodzeniu? Świąt Bożego Narodzenia, to ludzie nie chcą tego wiedzieć. Oj, zawsze głodni. Pan Zbigniew to mistrz krzyżówek, twierdzi, że nie ma sobie równych, ale ostatnio długo łamał sobie głowę na haśle metanowiec. Panie Zbigniewie, już spieszymy z pomocą. Metanowce to statki do transportu skroplonego gazu ziemnego LNG. Takie gazowce są wyjątkowe i ogromne. Jednostki typu Q-Flex liczą 315 metrów długości, czyli tyle, ile trzy boiska piłkarskie. Są wyposażone w zbiorniki membranowe, które gwarantują utrzymanie niskiej temperatury. Przypomnijmy, skroplony gaz LNG ma minus 162 stopnie Celsjusza. Metanowiec jednorazowo może zmieścić 210 tysięcy metrów sześciennych LNG. Po regazyfikacji z postaci płynnej w lotną daje to 120 milionów metrów sześciennych gazu. Tyle gazu wystarczyłoby na pokrycie zapotrzebowania całej Polski przez 3 dni. Skroplony gaz LNG odbierany jest z metanowców w terminalach LNG. Największy w naszej części Europy powstał w Świnoujściu. Jest to jeden z ponad 100 takich terminali na świecie. Polska inwestycja to ważny element bezpieczeństwa energetycznego całego regionu, dzięki której stajemy się istotnym graczem na szybko rozwijającym się globalnym rynku LNG. Panie Zbigniewie, jeśli dalej jest pan głodny wiedzy, proszę nas słuchać. W kolejnych odcinkach kolejne hasła dotyczące LNG. Więcej informacji na portalu lng.edu.pl. Projekt budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Za reklamy. Dziękuję. Autopromocja. Etnofaza. To muzyczna podróż dookoła świata. Ciekawa, różnorodna wędrówka w poszukiwaniu etnicznych i współczesnych klimatów. Etnofaza. Każdą środę po 18:00 w radiu RDC. Zapraszają Sebastian Korsak i Mama Dudziów. Autopromocja. Popołudnie Radia RDC. Na 16:37 popołudnie Radia RDC. Pani profesor Katarzyna Kłosińska dała się troszeczkę namówić, żeby jeszcze zostać, więc witam raz jeszcze. Językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczęliśmy od tych haseł, które to były w sobotę i w niedzielę na demonstracjach. Sitwa cała już przegrała. Oczywiście oczyście z pluga z polskie sądy. Tarkowica ze strachu szaleje. Boją się prawdy, zdrajcy i złodzieje. Albo też na przykład Andrzej Duda oddaj dyplom, czy też Saska przeprasza za Kępę, czy masz już kota, zostaw Polskę, czy też na przykład jeszcze tu jest takie masz już księżyc, a właśnie tu kota, tu księżyc i też kaczka na taczkę. To była jedna rzecz, a druga, o tym sobie rozmawialiśmy, a druga rzecz to jest taka właśnie, jak to się bierze, jak pani sądzi, bo ja na tym zastanawiam, że ludzie, którzy żyją mniej więcej w tej samej szerokości geograficznej, prawda, wychowani mniej więcej w tej samej kulturze i w tym samym świecie, czytając te same książki, mówiąc tym samym językiem, oglądając te same filmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no tak diametralnie różnią się w opisie rzeczywistości. Tak, bo kiedy się czyta teksty polityczne, to można odnieść wrażenie, że nie żyjemy w jednej Polsce, tylko żyjemy w kilku Polskach. Teksty, taka zasadnicza różnica, która jest między ugrupowaniami, powiem skrótowo, ale to jest oczywiście duże uproszczenie, które dzisiaj jest reprezentowane, znaczy typem ugrupowań, takich, które dzisiaj są reprezentowane na przykład przez PiS, a takim typem, które są reprezentowane przez partie, które się określają jako liberalne, czyli na przykład Platforma czy Nowoczesna, to ta podstawowa różnica... To.